Witam, ale cześć, siemanko, ja nazywam się Jazzmaster Matthew, witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider 1 na PSX-a oczywiście. Znajdujemy się w Egipcie. Tak, dobrze pamiętałem, znajdujemy się w Egipcie, poziomie, gdzie... Poczekajcie. Może tu sobie zejdę. Poziomie, moi mili, gdzie będzie dużo panter. To chyba są pantery takie czarne, jak Bagheera z... Księgi Dżungli, więc tak, chyba pantery. Będą chyba nawet mumie, pantery albo tygrysy śnieżne mumie. Przynajmniej tak będą chodzić. Oczywiście zabiliśmy Pierre'a Dupointa w poprzednim odcinku. Dobrze. Zabiliśmy w poprzednim odcinku, moi mili, Pierre'a Dupointa i odzyskaliśmy od niego drugi kawałek Scionu. Połączyliśmy je, po czym Lara, moi mili, miała wizję. Stąd właśnie znajdujemy się w Egipcie. No ale... Pożyjemy, zobaczymy, co tu będzie. Tutaj Lara. No może nie do końca tutaj chciałem pójść, tylko chciałem pójść... Tutaj, bo musimy teraz ten kamyk, czy cholera wie co to jest, przesunąć maksymalnie do tyłu po to, żeby wdrapać się na górę. I tam, moi mili, zobaczycie pierwszą panterę. Jeszcze raz, Lara, do tyłu. Brawo, ty. Dobrze, i teraz będę chciał jeszcze odciągnąć to do tyłu, bo tam będzie chyba znajdźka. Tylko nie pamiętam jaka. Na pewno naboje, ale nie pamiętam do czego. Znając życie, to do Uzi, którego nie mam i nie wiem, czy kurde do końca tej gry zdobędę. O, Uzi i mały medipak. Medipaków nigdy oczywiście za wiele. Nawet jeżeli te naboje są mi cholery niepotrzebne. Chyba spierdzieliłem, wiecie? Dlaczego? Bo jeszcze tamto powinienem do przodu przysunąć. No ale czasowo i tak chyba wyjdę w tym samym tempie. I do przodu, Lara. Bo widzowie chcą zobaczyć panterę, także szybciej. Good. I good. I tu będzie pantera, dlatego będziemy musieli... Moi mili, szybko się wpierdzielić do góry. O tutaj. Bo tu nam będzie łatwo tą panterę... wybić. O, dokładnie w ten sposób. Macie, czarna pantera. To jest chyba pantera, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko że widzicie, to nie chcę umierać, więc to jest uciążliwe. Zwłaszcza, że ja nie mam już naboi do strzelby chyba. A widzicie, że tu dostaję medipaki same. Tam z kolei będzie chyba mumia. Dawaj do góry, Lara. O, widzicie? O, patrzcie, to jest, bo to wygląda mi jak, kurde, tygrys śnieżny jakiś, ta pantera. Wybij to, Lara, wybij to. Ciekawe, czy ja mam w ogóle te pistoleciki od Magnumy. Mam. Weź magnumy i wybij to dno. Dobra, dno wybite. Także lecimy sobie do wody, w której będą, moi mili, tylko znajdźki. I to chyba znajdźki dwie, czyli właśnie dwa naboje do Uzi. Bierz to, Lara. I lecimy sobie do góry. Bo chyba właśnie jeszcze jedną znajdźkę, tak mi się właśnie wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić.
Oczywiście na YouTubie widziałam, że ludzie robią ten etap w 16 minut. To mi pewnie wyjdzie z 30. tą stronę. Dobrze. I naboje bierzemy. Do shotguna, także już gitarka. W ogóle powinienem chyba zapisywać, bo jak na mnie to jakoś tak mocno długo zapisuję. I znając życie, zaraz się gdzieś spierdzielę. Tutaj będziemy musieli, tak jak my dobrze myślicie, tego kamyka odsunąć, ale za tym sfinksem... Kurde, tylko czy ona tam wejdzie? Kurde. To może tędy spróbuję. Dobrze ja, dobrze robię. Bo tam jest moi mini. To nie tu? Tam jest znajdźka, chciałam powiedzieć. Ale dupa jaś. Udało mi się mojej mini wejść za Sfinksa. I tak jak widzicie, mamy tutaj naboje do shotguna i klucz, także za tego Sfinksa wyjść musieliśmy. Teraz sobie schodzimy w dół i tak jak dobrze myślicie, musimy odsunąć tego kamyczka. Czyli w tył zwrot, Lara, nie obijaj się, bo to ci szkodzi. Szkoda twoich nóg, które podtrzymują twój tyłek. I do tyłu. Chyba do tyłu. Już nawet nie pamiętam. Nawet nie kojarzę, chciałam powiedzieć. A, wejście na kluczyk. Właśnie, który zebraliśmy, bo te złote to są drzwi, nie? Wygląda jak drzwi jak w jakichś kinach u cara. Cara chińskiego. Dobra. I sobie lecimy do przodu. Tak się wydaje mi szybciej chodzi, dlatego ja tak podskakuję, moi mini. Tutaj nie wiem, czy nie będzie pantery. Chyba nawet będzie. Ja sobie to moich mili w ogóle zapiszę. Nie wiem, dlaczego nie zrobiłem w piątką. Save game. Zapiszę sobie wyżej. Dokładnie. Tak jak myślałem. Patrzcie, jak ona skacze, lol. Widzieliście to? Ma. Jakoś tak łatwo ta padła. Psi. Easy peasy lemon squeezy. F5. F5, powiedziałem, Lara, co mnie nie słuchasz? I zapisujemy gierkę. Ups. Ups. Duży medipak by mi się przydał. Jak biorę leki przeciwbólowe, jak na przykład mnie boli głowa, to nie robię tak. Jak mi zakładali gips, jak miałam połamaną rękę, to też tak nie robiłem. Ja nie wiem, co tej kobiecie chodzi. Bo ona orgazm dostaje, jak ktoś się leczy, czy o co jej chodzi? Pi? Tam jest... krokodyl, którego powiem wam nawet, że to magnum szybko wybiło. Tylko którędy ja mam teraz iść? Fartem przetrwałem. To naprawdę fartem. Tu jest jakiś kot, który podejrzewam, że z nim będzie jakaś zagadka. Rozejrzę się tu trochę, żeby nie przedłużać i zaraz do was wrócę. Thank you.
No i dobra, moi mili, tak jak widzieliście na przyspieszeniu, przepłynąłem tutaj wodę, wdrapałem się tutaj i otworzyłem dźwignię. I teraz muszę spaść z powrotem w dół. Tylko ja sobie zapiszę gierę, bo to może być ryzykowne. No właśnie, tak. No, ja zawsze tak jest, że znawiam grę, a potem robię coś słabego. Teraz musimy przesunąć to, tylko gdzie? Już wiem gdzie. Nie, Lara, ty masz to popchnąć, posunąć, rozumiesz? Do przodu. Do przodu. A potem w bok. I pewnie się już domyślacie, będziemy musieli wskoczyć tam na górkę. O tam, po prawej. Tak jak widzicie teraz tego drugiego kamyka. Co nie zmienia faktu, że ja kobicie tej zazdroszczę siły. Bo tak silną być kobietą to... Myślę, że jest silniejsza zdecydowanie niż Mariusz Podzianowski. Chociaż zaraz mi tu powiedzą Polaki. Jak ty tu śmiesz obrażać Mariusza Podzianowskiego, naszego tutaj pokero. No nic. No nic. Bierzemy kontrol. Nie tak, myśl, pysiu, Laro. Tylko dokładnie w ten sposób. Jeszcze raz, Lara. Jeszcze. Jeszcze raz za... A, to już chyba finito. Lul. To chyba teraz będę musiał... Dokładnie w ten deseń zrobić. Jak ja jestem mądry. Do przodu, Lara, do przodu, Lara. Pchnij to, pchnij to. Bo tu będzie chyba zapadnia, ile się nie mylę. Nie zapadnia, tylko dźwignia. Nie wiem, dlaczego cały czas zapadnia, na to mówię. O, tutaj jest. A cholera, to nie jest, to są drzwi. Lol. Tu się otworzyło. Czyli ja muszę wrócić. Chyba jeszcze raz to pchnąć. Tak, dokładnie. I teraz będę stąd skakał w... Tu. Taj. Tylko tu sobie zapiszę, bo ja jestem ciamajda. Pewnie się spierdzielę w dół. No właśnie. Tak jak mówiłem, przynajmniej do wody wpadła, więc nie wiem dlaczego krzyczała. Lara się boi wody, ja pierdzielę. Chyba... Chyba za wcześnie, moi mili, kontrolę nóżki podwijam. Ale spróbuję jednak zrobić to w ten sposób. Dokładnie. Tylko teraz jak ja to się wdrapię na górę? Czy to jest w ogóle możliwe? Shiftem maksymalnie podejdę. Spróbuję się, a złapać się, dobra. To było łatwe. Tylko czy tu nie będzie jakiegoś robactwa w stylu... Wow. Bug mnie chyba urtował. Robactwa w stylu... Bo wiem, że tutaj będzie mumia. O, kot się otworzył. Pięknie. Tutaj, moi mili, zapiszę sobie, bo to będzie kupa znajdziek. Save game oczywiście. I teraz tak. Pierwsza będzie tutaj, o ile się nie mylę. Ja pierdzielę. Prosto na aligatora. Gitara. Tylko gdzie ona jest? Tutaj. Naboje do Uzi, kurde. No pięknie. Gdzie się jest druga? Tutaj. Brawo ja. I kolejna będzie na daszku. Widzicie tam? Ale to chyba jeszcze nie będzie koniec. Tak mi się wydaje. Tylko teraz tak. Ja sobie to zapiszę. Ja sobie to zapiszę, ale... Kurde. Daszek, tam jest jeszcze jedna. Widzicie? Tam na daszku. No, bierz to, tempadito. Kurde, Lara. Koczymy tutaj. Z
spierdzieliłem. Spierdzieliłem. Jeszcze nie mówcie, że nie zapisałem. Zapisałam na szczęście tutaj. Jezusiu święty. Jak ja jestem słaby w parkury. Do góry nogi. Potrafisz, jesteś silna. Brawo. Tam bym teoretycznie mógł skoczyć jeszcze. Tam chyba coś będzie tak w ogóle. Udało mi się, moi mili, wskoczyć. Okazało się, że bez... Co ja miałam powiedzieć? Że niepotrzebnie to robiłem z kontrolem tak naprawdę. I ona wcześniej, za wcześnie się upadała. Czy tam skakała, jak kto woli. Dobra, co ja tu zrobiłem? Czy ja dobrze zrobiłem, że spadłem? Chyba dobrze. Tylko pomyślmy. Dobra, przejdę się tędy. Tu mamy znajdźkę. Nie wiem dlaczego mam przeczucie, że tu zaraz coś będzie. Typu jakiś krokodylek czy coś. A, dźwignia. Lol. Ciekawe, co ona mi otworzy. Mogę wyjść. Teoretycznie mógłbym już tu wyjść, moi mili, ale tutaj jest kupa, tutaj nie będzie nic oprócz znajdziek, kupy znajdziek. Tego, z tego, co mi się przynajmniej wydaje, z tego, co dobrze pamiętam. Albo źle pamiętam. Save game. Dobrze, że zapisałam grę. Load game. Load game. Pistoleciki. Mam chyba strzelby, nie? 4. Tylko teraz jak tu spaść w dół w takim razie? Kurde, patrzcie jak ona jest hardkorowa. Lol. Znaczy, o lol, ona. Jaki pomysł hardkorowy, widzicie? Ups. Tu są 4 pumy. To, żebym się wpierdzielił. To, żebym się wpierdzielił. O Boziu. Chciałam wpierdzielić Medipaka. Ale mi nie pykło. Widzieliście, moi mili, walka z mumią, znaleźliśmy kluczyk, także trochę chaotyczny ten odcinek, nie powiem. Aczkolwiek tyle tu jest plątania, że lepiej to poprzyspieszać, lepiej to troszkę pokomentować, lepiej pokazywać wam, gdzie są znajdźki, lepiej pokazywać wam jakieś takie główne części fabularne, że tak się wyrażę. I po prostu zakończyć tą seryjkę, która no bądź co bądź troszkę mnie już nuży. Zapiszemy sobie oczywiście gierę F5 City of Camon 3-3-2. Z shiftem podejdę sobie tak po to, żeby maksymalnie tu koczyć. Tam w sumie nie muszę. Chyba. Tutaj widzę kolejna znajdźka. Wiecie co, ja nie wiem, czy to nie są przypadkiem nie tak jak ja myślałam, naboje do Uzi. Gdzieś w jakimś poradniku wyczytałam, że to jest Uzi. Tylko to są chyba moi mili te naboje do tego Magnum właśnie cały czas, które zabraliśmy Dupointowi. Do góry. Lara, do góry. Ale cholera go wie, w sumie ja już w tej grze nie ogarnię nic. Tu mi się coś... Cholera wie, co włączyło. Tam chyba puma mi wyskoczyła na dole, widzieliście?
Puma, to chyba Puma. Save game oczywiście. Ups. A nie, to nie Puma. Tylko, że ja już tu po prostu byłem. No dobra, tylko teraz co? Tylko teraz kurde co? Tędy może? Psi? Wątpię. Wydaje mi się, że zrobię kółeczko. Do góry, Lara. Kurde. To będzie odcinek cięcie. Oj, chyba się zgubiłem. Bo tędy... Tędy się dokładnie spierdzielę. A wrócę do miejsca, gdzie byłem, moi mili. Także kolejne cięcie. Dobra, moi mili, wróciłem. Tutaj jestem, na tych zakładkach, gdzie byłem. Nie. Tam oczywiście ta zapadnia przed śmiercią i przed wznowieniem gry została przeze mnie otwarta. Musimy zejść sobie tutaj. I tak naprawdę zrobiłem, moi mili, kupę cięć w tym odcinku. Taki dość chaotyczny był, ale no, poziom ten mnie jednak troszkę pokonał bardziej niż ten wodny, który myślałam, że będzie trudniejszy. No ale... No i teraz tak, tutaj level, który był, posiadał w sobie dużo znajdziek. Tak naprawdę chyba nie zebrałem połowy. Aczkolwiek najważniejsze, żeby było tutaj zabrać ten chyba safirowy klucz. I tak mi się wydaje, że ja go mam. Dokładnie. Sapphire Key. O ile tak się czytasz Sapphire. I z tego, co mi się wydaje, moi mili, tak, to jest koniec gry. Sekret 1 na 3, no a przynajmniej 1. 25 minut też nie jest źle, bo były takie poziomy, które robiłem ponad godzinę, pamiętacie? Podniesienie 20 i zabić 20. Mamy City of Kamun. Teraz będzie też coś z Kamun, z tego co pamiętam. Zapiszę sobie gierę. Save game. I mamy... Co my mamy? Obelisk of Kamun. Ale Obelisk of Kamun, moi mili, oczywiście w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapę w górę. Możecie komentować odcinek, napisać mi, czy taka ilość cięć nie jest przesadą. Wbijajcie na fanpage, żeby być powiadomianym o tych przyszłych trzech seriach. Ja się z wami na ten moment żegnam. Do zobaczenia. Cześć.